Dzień dobry, witajcie moi kochani. Tutaj Amrita Darshan, Agata Wiaterek, Pokój Harmonii. Cześć. Przychodzę do Was na chwilę, w ten sobotni wieczór, czy też popołudnie. I tak nie mam je na festiwalu Wibracje, bo zaraz na pewno pojawi się jakieś pytanie na ten temat. Ale przychodzę dzisiaj do Was o tym, żeby powiedzieć Wam o mojej szamańskiej wizji, której dzisiaj doświadczyłam. I pozdrawiam Was z Beskidów, tu gdzie mieszkam. Także cześć, cześć. Witam tych z Was, którzy będą oglądali to wideo. Zapewne będzie Was więcej oglądało też wideo, niż będzie Was na żywo, bo sobota wieczór to jest z reguły taki czas, kiedy jesteście zaangażowani w swoje sprawy, a że ja wiodę takie trochę życie eremitki i dużo sobót spędzam po prostu w lesie na spacerze, no to tak to u mnie wygląda, tak się przedstawia. Także dzisiaj mieliśmy Zoom call, taki warsztat ze mną. Od 10 do 12.30 prowadziłam warsztat Zoom call i zapomniałam zupełnie na koniec podzielić się moim doświadczeniem. No bo ten Zoom call tak wygląda, że na początku robię wykład i wprowadzam Ciebie do tematu. Później robimy praktykę, która daje Ci doświadczenie tego, co ja Ci opowiadam na tym wykładzie, a następnie sobie rozmawiamy. No i ja zupełnie zapomniałam opowiedzieć Wam na koniec o moim doświadczeniu w tej medytacji i tak cały czas, odkąd się ten Zoom call zakończył, to czułam, że jakiś temat ja mam niezamknięty do końca, bo czułam, że powinnam opowiedzieć o tym moim doświadczeniu też Wam. No więc opowiem o nim teraz. Robiliśmy na tym warsztacie taką podróż szamańską. Prowadziłam Was przez taką medytację szamańską. I to była medytacja po drzewie życia. Po to, żeby wejść do takiej przestrzeni w Tobie, gdzie Ty jesteś w takim centrum. Gdzie Ty jesteś w centrum i od Ciebie zaczyna stwarzać się taka święta geometria, struktura, która ma wspierać Twoje cele i dążenia i Twoje marzenia. No i celem tej medytacji było, żeby każdy jakoś zdefiniował ten swój cel i to swoje marzenie, czy tam swój talent, miał jakąś intencję. No i z tej przestrzeni ta intencja miała się spełniać i miał ten tak jakby kryształ wokół niej rosnąć. No bo zobaczcie, kryształy mają idealną strukturę geometryczną i to stanowi o takim ich pięknie i takiej ich symetrii. No i celem tej medytacji, celem tego wykładu i tego Shamanic Zooma dzisiaj było to, żeby Ciebie postawić w takim centrum i z tego centrum, żeby ten kryształ takiego konstruktywnego działania, konstruktywnego wsparcia zaczynał się wokół Ciebie tworzyć i wokół tego, żeby rodziła się ta struktura. No bo każda energia potrzebuje struktury, żeby się wspinać. Energia kundalini w Tobie potrzebuje struktury, żeby się wspinać. Potrzebuje dyscypliny, potrzebuje geometrii. No i to była taka medytacja po drzewie życia. Weszłam na górę drzewa życia i bardzo mocno zanurzyłam się w energii archaniołów. I to było jakieś takie bardzo silne doświadczenie dla mnie. Miałam wrażenie, że stoję jakby po środku takiej świętej geometrii i były te moje cele naokoło. Jednym z tych celów, które tak do mnie przyszły z intuicji, to była moja muzyka, żeby znaleźć jakąś geometrię, stworzyć jakąś świętą geometrię tego, żeby mogła się rozwijać muzycznie, czyli do takiego moich kolejnych kroków w muzyce. Kolejny cel, który do mnie przyszedł, to medytacja, czyli w jaki sposób ja mam uczyć medytacji Ciebie, żeby to miało sens, żeby jakby to rosło, żeby rosła nasza społeczność i żeby moja praca była jak najbardziej skuteczna, żebyś mógł i mogła realizować swoje cele poprzez pracę ze mną. No i kolejny cel, który tak przyszedł do mnie zupełnie z intuicji i był taki trochę niejasny dla mnie, no to była medycyna, czyli takie lekarstwo wewnętrzne, medicine, czyli coś, co ja daję do świata w jakiś sposób, coś z mojej duszy, kim ja jestem, czym ja się z Tobą dzielę. No i ja stanęłam jakby po środku tej geometrii. I to z tego się zrobił jakby taki trójkąt i ja byłam po środku i czułam jakby takie wiry energetyczne naokoło i w każdym z tych punktów zaczęła pojawiać się jakaś taka silna anielska energia.
pierwsza energia, która się pojawiła, to był na pewno Archanioł Michał. I jakby ja czułam, że ten Archanioł jakby bardzo mocno wynosi mnie do góry. Tak jakby pojawił się kolejna jeszcze przestrzeń wynosząca mnie do góry, że spojrzałam z dołu na ten cały trójkąt moich dążeń i celów. Ja byłam na górze. Pojawił się Archanioł Michał, pojawił się Gabriel przy tej muzyce mojej, jako mój patron dla tworzenia muzyki. Pojawił się Rafael jako mój patron dla medytacji i dzielenia się tą medytacją. I pojawił się na pewno jeszcze Archanioł Uriel. I cały czas coś mnie ciągnęło jeszcze do dołu. I to, co mnie ciągnęło do dołu, to było jakieś takie coś, co ja odpychałam tak trochę. Jakaś taka moja mroczna przeszłość może trochę, może jakieś coś... No bo ja mam takie, wiecie, różne przykre kwiatki, no w cudzysłowie przykre kwiatki w mojej przeszłości, no nie za bardzo lubię o tym mówić, nie? Nie za bardzo lubię do tego wracać. Jest to coś dla mnie takiego czasami, że okej, fajnie, że fajnie, to jest fajne, że mam dziary i że jestem taką rock'n'rollową dziewczyną, ale te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są w mojej przeszłości, to tak... No tak średnio na jeża. Wolałabym powiedzieć, a już ja mam to wszystko przerobione. A to jednak jeszcze cały czas stamtąd przychodzi jakaś moja siła, jakaś moja moc. I pojawiła się jeszcze taka energia, która mnie mocno ciągnęła do dołu. Czyli pojawiła się taka jakaś struktura geometryczna wokół w ogóle przepływu mojej energii kundalini w moim życiu. I każdej z tych wierzchołków towarzyszył właśnie jakiś archanioł. I tam na dole był archanioł Zedekiel. I to było w ogóle taka energia, że ja później musiałam szperać gdzieś tam w Google'ach, żeby się do końca to imię odczytać, no bo nie spotkałam się wcześniej z taką energią w tych moich podróżach szamańskich. I byłam w takiej wirującej jakby Merkabie i miałam wrażenie, że nie wszystkie jeszcze pola tej Merkaby są dla mnie odkryte. Że, bo Merkaba ma chyba 7 kątów, tak? A ja zobaczyłam 4 kąty i miałam wrażenie, że nie jestem w stanie na ten moment jakby więcej przyjmować tej energii, nie jestem w stanie tej struktury stworzyć i zbadać. No i było to dla mnie tak silne doświadczenie, no bo takie spotkanie się z energią archaniołów w takiej medytacji szamańskiej jakby przetasowało mi trochę w moim systemie i teraz się wybrałam na spacer i miałam zamiar właśnie opowiedzieć Wam o tej całej energii, o tym, co zobaczyłam, o tej mojej wizji, ponieważ zawsze w takiej medytacji szamańskiej ważnym elementem jest podzielić się z innymi tą opowieścią, bo wtedy ta cała opowieść, ona może jakby być już jakby częścią wibracji, manifestacji w takim świecie namacalnym, nie? To są tego typu techniki szamańskie. No więc dzielę się z Tobą tym teraz, nie? Dzielę się tym z Tobą teraz, idę sobie zaraz na spacer i tutaj mam zamiar korzystać z pięknej pogody. Dużo o tym myślę, o tej energii archaniołów. Gdy zaczęłam ponad 10 lat temu medytować regularnie, to nie wiedziałam za dużo o takich rzeczach, ale jakby od razu poczułam Rafaela, tak? Archanioła Rafaela. Jakby nie wiedziałam skąd, nie wiedziałam za bardzo, co to jest. No jakieś tam książki przeglądam, ale wiecie, no jak się nie interesujesz taką tematyką, no to po prostu wiesz coś tam, co każdy człowiek wie. Jakby ja bardzo mocno poczułam Rafaela, że to jest Rafael, że Archanioł Rafael coś do mnie mówi. I pamiętam takie pierwsze moje doświadczenie w medytacji. Właściwie to było w wyniku medytacji, bo to było po medytacji, jak byłam w pracy i nagle ogarnęła mnie takie jakieś dojmujące odczucie, takie trochę roztrzęsienie, ale otwarcie świadomości i mówię, Boże, to jest coś ważnego, jakby gdzieś tam czułam w środku, że to jest coś ważnego. Czekajcie, bo jedzie teraz motor, także muszę poczekajcie, bo to jest ważne. Ogarnęło mnie takie dojmujące odczucie, że coś ważnego dzieje się w moim życiu. I ja miałam wtedy zwyczaj wiele rzeczy zapisywać i usiadłam i mówię, Boże, muszę się skupić, żeby zapisać to, co ja czuję, bo to jest w ogóle takie dziwne, takie nietypowe, takie nieznane dla mnie, ale ja usłyszałam taki głos, po prostu nie skupiaj się, bo rozumiesz swoje życie wtedy, kiedy go nie definiujesz. Pamiętam, że zapisałam to, nie skupiaj się, rozumiesz wtedy, kiedy nie definiujesz. I jakby od razu gdzieś tam w środku wiedziałam, że to jest Archanioł Rafael. Jakby ja nie wiem skąd, ale tak do mnie przyszło, że jakby powiedział do mnie coś anioł.
I później kontynuowałam moją medytację i ten Archanioł Rafael przychodził do mnie coraz częściej i jakby takie złote myśli do mnie przychodziły, jakiś taki obszar mądrości się dla mnie otwierał i ten Rafael jakby był ze mną coraz częściej. No i dla mojego talentu muzycznego przyszedł Gabriel, który ma taką zupełnie inną energię, taką bardziej kobiecą bym powiedziała, otaczającą, stwarzającą przestrzeń do tego, żeby coś się mogło zadziać. Bardzo mocny był tam też Archanioł Uriel i ten Zedekiel, który jest takim archaniołem sprawiedliwości, miłosierdzia i miałam wrażenie, że ta cała mroczna moja przeszłość, że ten archanioł jakby trzyma to na dole i mnie podnosi do góry, tak jakby całą tę świętą geometrię on podnosił do góry i składał w jakąś logiczną całość, tak jakby... No nie wiem, nie będę się bardziej w to zagłębiała, no bo to jest wizja szamańska, nie? Szamańskie wizje mogą być czasami bardzo abstrakcyjne. Także chciałam się tym z wami podzielić, zwłaszcza tymi z was, którzy ze mną uczestniczyli w tym szamańskim Zoomie i jakby byłam wam, nie powiem, że byłam wam dłużna opowieść, ale chciałam tę opowieść wam bardzo opowiedzieć, bo czułam, że ten krąg jest jakoś taki niekompletny bez tej mojej opowieści, nie? Po prostu posłuchałam tych waszych opowieści, co wam się przytrafiło w tej medytacji dzisiaj na tym Zoomie i po prostu jakby zakończyłam warsztat, posprzątałam wszystko, mówię, kurczę, a ta moja opowieść, nie? Także ja dosyć sporo dzisiaj w zeszycie zapisałam na temat tej mojej opowieści. Czuję bardzo mocno taką silną energię tych archaniołów i czuję bardzo mocno, jak ta taka merkaba energetyczna się ustawia. Już nie tyle wokół jakiegoś jednego projektu, który ja sobie wybrałam, że potrzebuję wsparcia i patrona gdzieś tam z tej wyższej świadomości do tego, co wokół jakby całego mojego życia, całej misji mojego życia. Jakby powstaje taka merkaba z tej energii różnych archaniołów, gdzie ten archanioł Michał, też taki wojowniczy archanioł, takiej złotej energii, też był widoczny. Wiem, że dla wielu z was jest to abstrakcyjne, ale to jest język szamańskich symboli, który mnie fascynuje od wielu lat. I te szamańskie symbole także w waszych wizjach dzisiaj były bardzo interesujące. Zresztą kto był na Zoomie, ten wie, że czasami to bywa wręcz aż niesamowite, że w wyniku medytacji na bębnach, ta medytacja trwa zaledwie 15 minut, słuchajcie, na tych bębnach, ty widzisz w ogóle jakichś, nie wiem, azteckich bogów, jakieś zwierzęta mocy, doświadczasz, albo widzisz jakieś sytuacje z twojego życia, na które patrzysz zupełnie w innym kontekście. Także to jest właśnie świat szamańskiej wizji, szamańskiej energii, której ja po prostu kocham i jest moją wielką pasją. Ci z was, którzy by chcieli uczestniczyć w tym, w takich warsztatach, no to zapraszam, możecie sobie wykupić ten warsztat nagrany na wideo. Ten pierwszy wykład, on trwa około godzinę i on w bardzo dobry stan wprowadza ciebie, ponieważ ja opowiadam o tym, jak krystalizować tutaj na świecie swoje cele, dążenia, marzenia i talenty. Czyli wprowadzam ciebie w taki stan świadomości poprzez to, co mówię, że jesteś w stanie uchwycić takie centrum swojej kreacji, swojego stwarzania i swojego działania i wyobrazić sobie, jak wokół tego zaczyna się konstruować twoje życie. Więc to jest ten pierwszy wykład, który jest na tym Zoomie, a później robimy właśnie te medytacje snu szamańskiego, Shamanic Dream Meditation, gdzie wprowadzam ciebie w takie autentyczne doświadczenie, gdzie poprzez kreatywną wizualizację bębny i połączenie z takim szamańskim transie, ty widzisz swoje wizje, tobie się robią twoje ustawienia energetyczne. Ja jako jedyna widziałam archanioły, także to nie jest żadna gwarancja, że muszą być anioły, bo dziewczyny widziały inne swoje wizje, także ty też możesz zobaczyć swoje wizje. No i na koniec się dzielimy, nie? Na koniec się dzielimy tymi opowieściami i mówimy, jak było. Także taki miałam dzisiaj poranek na tym szamańskim Zoomie i bardzo wam dziękuję za to, że chcieliście posłuchać dzisiaj te moje opowieści. Ja idę dalej do lasu i z pieskiem. Boże, on znowu gdzieś poleciał. No, tak to jest, wiecie, z tym Henkusiem. Dobrze. Zapraszam was serdecznie do rozmowy, do pytań, do podzielenia się waszymi doświadczeniami z medytacji snu szamańskiego. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi doświadczeniami, no to zapraszam.
jestem do Twojej dyspozycji. Możesz dzisiejszy warsztat Szamanik Zoom z Amritą wykupić sobie jako wideo. Normalnie wchodzisz do sklepiku jestem.pl, / sklep i tam sobie znajdź produkt Szamanik Zoom z Amritą i dostaniesz link do wideo i możesz sobie też zrobić taką medytację szamańską. A jeżeli chcesz doświadczyć na żywo takich podróży szamańskich i warsztatów ze mną, no to jest do tego możliwość pod Warszawą. Ostatni weekend września, za 3 tygodnie. Jest jeszcze 7 miejsc na taki od piątku do niedzieli i robimy takie 4 ceremonie szamańskie, gdzie będę prowadziła takie warsztaty dla Ciebie. I ja takie warsztaty prowadzę zupełnie na trzeźwo, czyli to jest taki czysty szamanizm bez spożywania żadnych roślin psychoaktywnych, ale te ceremonie są tak głębokie i tak transformujące, że można je śmiało porównać taki weekend ze mną z tymi ceremoniami. Mogą śmiało stanowić taki kaliber życiowej zmiany dla Ciebie, jak na przykład ceremonia z ayahuaską, z grzybami albo z innymi psychodelikami, ponieważ to są takie pierwotne szamańskie techniki, które sięgają bardzo głęboko w Ciebie. No i to ma taki kaliber, tak? Ludzie doświadczają bardzo często takich zmian pod wpływem takich szamańskich retreatów. Ja robię bardzo silne ceremonie i gdy robię taki Shamanic Dream Intensive, taki intensywny weekend, to nie ma za dużo czasu na odpoczynek. Czyli tak, że tak powiem, tankujemy w locie, tak? Bardzo mocno podnoszę Twoją energię i tak jakby już Twój umysł zaczyna się szarpać, że Amrita, dosyć, teraz jakaś przerwa, ale tak wiecie, tak to podbijamy, a później sobie w domu już pracujesz z tematami, które się dla Ciebie uwolniły. No i to jest raczej dla osób zaawansowanych, które będą umiały później ten proces w domu ogarnąć albo będą umiały o tym komunikować i rozmawiać i integrować to do swojego życia, bo to są bardzo silne narzędzia, bardzo silne narzędzia szamańskiej transformacji. Taka bardziej organiczna praca z energią kundalini. Taka, no, wspaniała, piękna, soczysta. Taka, jak ja lubię. Te moje ceremonie takie właśnie są. Można się naprawdę upajać duchowym doświadczeniem zupełnie na trzeźwo, bez roślin mocy, bez ayahuaski, po prostu z Twoją czystą percepcją jesteś w takiej, w dialogu, w komunii, w zrozumieniu, subtelności Twojego życia. To jest bardzo piękne. No, ja się dzisiaj łączę z energiami archaniołów. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że z wieloma z Wami zobaczę się na warsztatach, abyście mogli nie tylko posłuchać mojej opowieści, ale być ze mną w tym, do czego Ciebie bardzo zachęcam, bo robię to dla Ciebie. Robię to dla Ciebie. Do zobaczenia. Pięknego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.